Wytłumaczę Wam rozwiązywanie równań tak, że już nigdy nie będziecie mieć z tym problemu. Posłuchajcie. 2x równa się 6, to ile będzie wynosić x? Mamy 2 razy x. Tutaj stoi niewidoczne razy, więc my musimy obustronnie przez 2 podzielić. 2x podzielić na 2 to będzie 1x, 6 podzielić na 2 to będzie 3. Następny przykład. 7x to 14, czyli tu jest niewidoczne razy, czyli my musimy podzielić na 7. 7x podzielić na 7 to x, 14 podzielić na 7 to 2. I następne. Teraz tutaj musimy podzielić obustronnie przez minus 3. Tutaj stoi niewidoczne razy. Minus 3 razy x podzielić na minus 3 zostanie sam x. 12 podzielić na minus 3 to minus 4. Teraz mamy 4x równa się minus 16, no czyli my musimy obustronnie na 4 podzielić, tak? No to 4x podzielić na 4 to x, minus 16 podzielić na 4, minus 4. I następne przykłady. Uczymy się tutaj krok po kroku od zera. Jeżeli ten film Wam się podoba i możecie napisać jakiś miły komentarz, dać łapkę w górę, zasubskrybować, ogromną radość mi to sprawi. I też zmotywuje do nagrywania jeszcze więcej tutaj dla Was. Popatrzcie, x plus 1 to 6. Żeby przenieść tą jedynkę na drugą stronę, ja muszę odjąć, dobra? By było plus 1, czyli ja muszę obustronnie odjąć minus 1. X plus 1 minus 1 zostanie x, a tutaj 6 minus 1 to będzie 5. Teraz tutaj, zobaczcie, było minus 7. Żeby przenieść na drugą stronę, ja obustronnie muszę dodać 7. X minus 7 plus 7 to będzie x, tak? No bo minus 7 plus 7 to 0. A tutaj 10 plus 7, 17. Teraz mamy plus 4. Żeby przenieść to 4 na drugą stronę, ja obustronnie muszę to 4 odjąć, tak? X plus 4 minus 4 zostanie x. 10 minus 4 będzie 6. Teraz x minus 7 to 16. Żeby przenieść tą siódemkę na prawo, to ja muszę to 7 dodać. Czyli tu zostanie x, no bo minus 7 plus 7 to 0, a 16 plus 7 to ile? 23. Mamy teraz trudniejsze przykłady. Mamy tutaj minus 1, żeby przenieść na drugą stronę, piszemy plus 1. 2x minus 1 plus 1 mamy 2x, 6 plus 1 mamy 7, tak? I teraz musimy obustronnie podzielić na 2. 2x podzielić na 2 to x, 7 podzielić na 2 to 7 drugich, piszemy ułamek. A ile razy w siódemce mieści się dwójka? 3 razy, więc mamy 3 całe i 1 druga. Teraz tutaj przenosimy dwójkę na drugą stronę, odejmujemy obustronnie 2. Plus 2 minus 2 to 0, więc zostanie 5x. 7 minus 2 mamy 5. I teraz dzielimy obustronnie na 5. 5x podzielić na 5 to x, 5 podzielić na 5 to 1. I następny przykład. X na lewo, liczby na prawo. Czyli odejmuję obustronnie 6x, bo to 6x ma przed sobą niewidoczny plus. Żeby przenieść na lewą stronę, robimy minus 6x. 10x minus 6x to 4x, a tu zostanie minus 4. I dzielimy teraz obustronnie na 4. 4x podzielić na 4 mamy x, minus 4 podzielić na 4 mamy minus 1. Teraz x na lewo, liczby na prawo. Odejmujemy obustronnie 6x, bo tutaj stoi przed 6x plus. Żeby przenieść na lewo, robimy z minusem. 7x minus 6x to x, po prawej zostanie 4. I mamy coraz trudniejsze przykłady. No to znowu x na lewo, liczby na prawo. No to odejmujemy obustronnie 2x. 5x minus 2x to będzie 3x, tak? A tutaj 2x minus 2x to 0, czyli zostanie 7. Teraz dodajemy obustronnie 6, czyli mamy 3x, a tutaj 7 plus 6 to 3x.
13. Dzielimy teraz na 3. Pamiętajcie, żeby sobie zatrzymać co jakiś czas ten film, bo wtedy no możecie te przykłady zrobić sami, nie? No to 3x podzielić na 3 mamy x, 13 podzielić na 3 mamy 13 trzecich. I teraz ile razy w 13 mieści się trójka? No, 4 razy, bo 4 razy 3 to 12. 13 minus 12 mamy 1. Pamiętajcie, że jeszcze więcej przykładów oraz pełne kursy dla klasy 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej. Kurs do szkoły średniej, kurs do matury podstawowej, kurs do matury rozszerzonej znajdziecie tutaj. Ma już ponad 1700 pozytywnych opinii uczniów, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. A my robimy następny przykład. Odejmujemy obustronnie 5x. 6x minus 5x to będzie x. Piszemy tutaj minus 8, a tutaj nam zostanie 4. No to teraz przenosimy to 8 na prawo i mamy x równa się 12. Bardzo szybki przykład. Robimy, słuchajcie, teraz coraz trudniejsze przykłady, nie? Też musicie takie trudniejsze na sprawdzian na kartkówkę umieć. A pamiętajcie, że w moim kursie, słuchajcie, na app.matematykagryzie.pl znajdziecie wytłumaczenie krok po kroku do każdego działu, na każdy sprawdzian, na każdą kartkówkę. Najpierw macie notatki do druku, potem macie do każdej notatki lekcję z wytłumaczeniem, jak to zrobić, a potem zadania interaktywne, ale do każdego zadania jest filmik z wytłumaczeniem krok po kroku. Jest dobra kolejność, kurs zapisuje postępy i na pewno zastąpi Wam korepetycję. Bo takie było moje marzenie, stworzyć kurs, który zastępuje korepetycję. No to o co tutaj chodzi? Mamy minusa, minus 3 przed nawiasem, to my tak musimy wymnożyć. Piszemy 2, tutaj minus 3x, minus 3 razy minus 2, piszemy plus 6. Bo minus 3 razy x mamy minus 3x, minus 3 razy minus 2, plus 6. No to co teraz robimy? Mamy tutaj dwójkę, mamy szóstkę. Kto ma z tym problem? Koniecznie sobie zobaczcie lekcję o wyrażeniach algebraicznych, żeby najpierw nauczyć się wyrażeń algebraicznych dobrze, żeby dobrze rozwiązywać równanie. 2 plus 6 mamy 8, czyli mamy 8 minus 3x, a tutaj 6x minus 7. X na lewo, liczby na prawo. No to odejmujemy obustronnie 6x. No i teraz zobaczcie, 8 przepisujemy, a tu było minus 3x. Mamy jeszcze minus 6, czyli łącznie minus 9. No to teraz 8 na prawo. Mamy plus 8, tak? Bo przed nim stoi niewidoczny plus. Przenosimy teraz to 8 na prawą stronę. Czyli odejmujemy obustronnie 8. Mamy minus 9x, a tutaj brakowało 7. Okazuje się, że jeszcze brakuje 8, czyli łącznie brakuje ilu? 15. No to teraz dzielimy przez tą liczbę, która stoi przy x, czyli na minus 9. Mamy minus 15 przez minus 9, czyli mamy 15 dziewiątych. Ile razy w 15 mieści się dziewiątka? Jeden raz, więc mamy jedną całą i 6 dziewiątych. Możemy skrócić i będzie jedna cała i 2 trzecie, bo górę i dół dzielimy przez 3. No to teraz następne. Popatrzcie, mamy tak. Nawias, więc będziemy wymnażać. Tutaj minusa, więc też wymnożymy. Będzie 5x minus 20 minus 2x, a tutaj minus x plus 1. 5x minus 2x mamy 3x minus 20 równa się minus x plus 1. X na lewo, liczby na prawo. Czyli dodajemy obustronnie x. 3x plus x, 4x. A tutaj dodajemy 20, bo było na minusie, więc żeby przenieść na prawo, przenosimy z plusem. I 4x to 21. Dzielimy na 4, czyli mamy 21 czwartych. Ile razy w 21 mieści się czwórka? 5 razy, bo 5 razy 4, 20, więc będzie 5 całych i 1 czwarta. Kto ma problem z ułamkami, zobaczcie sobie u mnie na profilu. Koniecznie, słuchajcie, zadania jeszcze z ułamków, tak jak ktoś ma problem z ułamkami. No to teraz słuchajcie, są jeszcze trudniejsze przykłady, a potem będą jeszcze trudniejsze i jeszcze trudniejsze, ok? To co? Robimy, nie? Ale zatrzymajcie, może spróbujcie sami. I zapraszam Was też na mój Instagram Matematyka Gryzie. Tam zawsze zapowiadam live'y na Facebooka czy na Instagram. Dodaję dużo ciekawych postów. Mam tam kupę obserwujących. Może też dołączycie, będzie mi bardzo miło.
Jak to robimy? Robimy to metodą motylka, tak? Na krzyż. To jest jedna metoda. A druga metoda to mnożymy obustronnie przez taką liczbę, z którą skróci się zarówno czwórka, jak i trójka. 3 razy 4 to 12, więc mnożę obustronnie razy 12. I będę miała x minus 2 przez 3 razy 12, a tutaj x plus 6 przez 4 razy 12. I mi to się tak ładnie skróci. 3 podzielić na 3 to 1, 12 podzielić na 3 to 4. Więc mam x minus 2 razy 4, a tu mam x plus 6, tutaj się skraca, razy 3. No i wymnażamy, 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 wymnażamy. X razy 4, 4x, minus 2 razy 4, minus 8. X razy 3, 3x, 6 razy 3, 18. X na lewo, liczby na prawo. Czyli odejmuję obustronnie 3x. 4x minus 3x to x. 3x minus 3x to 0, zostaje 18. I dodajemy obustronnie 8. Było na minusie, żeby przenieść na drugą stronę, przenoszę z plusem. 18 plus 8, 26. I następny przykład. Może zatrzymajcie, może spróbujcie zrobić sami. Tak będzie po prostu rozsądniej. No to co? 7 razy 5, 35, więc mnożymy razy 35. Oczywiście można to robić metodą motylka na krzyż, ale po tym, jak już będziecie mieć takie trudniejsze przykłady i już nie będzie można robić metodą motylka, to nie będziecie wiedzieć, jak to robić, ok? Dlatego tak myślę sobie, że no, ten sposób jest rozsądniejszy, ok? No to co robimy? Mnożymy. Mamy 2x minus 1 przez 7 razy 35. Tutaj 6x minus 3 przez 5 razy 35. Skracamy. Skracamy. I mamy 2x minus 1 razy 5. Tutaj 6x minus 3 razy 7. I wymnażamy, 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 wymnażamy. 2x razy 5 mamy 10x, minus 1 razy 5 minus 5, 6x razy 7 42x, minus 3 razy 7 minus 21. X na lewo, liczby na prawo. Czyli dodajemy obustronnie 5. Było na minusie, żeby przenieść na prawo, przenosimy z plusem. Minus 5 plus 5 to 0, dlatego tu już tego nie piszemy. Brakowało 21, ktoś przyniósł 5, to brakuje nadal 16. I kto z Was ma problem z liczbami ujemnymi, czyli to tym właśnie, zobaczcie sobie u mnie na profilu film liczby ujemne, na pewno Wam pomoże. No to teraz x na lewo, czyli odejmuję obustronnie 42x. 10x minus 42x mamy 30, minus 32x, a tutaj minus 16, nie? No to słuchajcie, bo mieliśmy 10 jabłek, potrzebujemy 42, będzie brakować 32. No to teraz dzielimy obustronnie na minus 32, mamy minus 16 na minus 32 i możemy skrócić. Na pewno dwa minusy dadzą plus. Przez ile? Przez ile my to możemy skrócić? Przez 16, bo 32 na 16 to 2, czyli wyjdzie 1 druga. I mamy następny przykład, jeszcze troszkę trudniejszy. 3 razy 4 to 12, czyli ja mnożę obustronnie razy 12, ale ja muszę to wymnożyć, to i to, dobra? Mamy tak, 2x minus 2 przez 3 razy 12, dodać x przez 4 razy 12 równa się 13 razy 12. No to skracamy, skracamy. Tutaj też skracamy. 13 razy 12, no przyda mi się mnożenie pisemne, słuchajcie, przypomnijmy go sobie. 2 razy 3 to 6, 2 razy 1 to 2, 1 razy 3 to 3, 1 razy 1 to 1. Czyli mamy 156 i wymnażamy. 2x razy 4, 8x, minus 2 razy 4 mamy minus 8. 8x plus 3x, 11x, minus 8 równa się 156.
Przenosimy teraz tą ósemkę na prawo i mamy 11x równa się ile? 160, ile? 4, nie? I teraz dzielimy na 11, czyli będzie 164 jedenaste, no ale trzeba wyciągnąć całości, podzielimy pisemnie. W 16 jedenastka mieści się jeden raz. 1 razy 11 to 11. W 54 mieści się 4 razy. 4 razy 11, 44, zostaje 10. Więc mamy tutaj 14 całości i 10 jedenastych. I robimy teraz jeszcze trudniejszy przykład. Mnożymy sobie razy 6, bo trójka skróci się z szóstką, szóstka też się z szóstką skróci. Mnożymy, mnożymy, mnożymy i mnożymy. To mamy 5x minus 7 przez 3 razy 6. Tutaj x przez 6 razy 6 dodać 12 razy 6 równa się 3x razy 6. Tutaj się ładnie skróci. Mamy 5x minus 7 razy 2. Szóstki się skrócą, czyli będzie plus x. 12 razy 6, 72. Pomyliłam się. Równa się 3x razy 6, 18x. Wymnażamy, wymnażamy. Mamy 10x minus 14, dodać x, dodać 72. X na lewo, liczby na prawo. 10x plus x to 11x, minus 14 plus 72. Brakowało 14, ktoś przyniósł 72, 14 wykorzystamy, to ile jeszcze zostanie? No musimy od 72 odjąć 14. 12 minus 4 to 8, 6 minus 1, 5, czyli plus 58, a tu mamy 18x. X na lewo, liczby na prawo. Odejmujemy 18x obustronnie, 11x minus 18x to ile? Minus 7x, nie? Mamy 11, potrzebujemy 18. No to te 11 wykorzystamy, 7 będzie brakować. A tutaj przeniesiemy 58 na prawo, więc mamy minus 58. Dzielimy obustronnie na minus 7. Dwa minusy dają plus, mamy 58 siódmych. Ile razy w 58 mieści się 7? Ile razy? 8. 8 razy 7, 56. I zostanie reszty 2. Czyli będzie 8 całych i 2 siódme. Pamiętajcie, że mój pełny kurs znajdziecie na app.matematykagryzja.pl. Jeżeli chcecie, żebym nagrywała dalej, napiszcie miły komentarz, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Naprawdę sprawi mi to ogromną, ogromną radość.